W środę 6 czerwca po raz 13 na Stadionie Miejskim w Nidzicy odbył się coroczny turniej szkół gimnazjalnych o puchar byłego piłkarza oraz trenera księdza Ryszarda Gamańskiego. To już 13 edycja tego turnieju, czyli turniej można powiedzieć, że ze sporymi tradycjami. Poświęcony jest pan tutaj ksiądz Ryszard Gamański, to nie tylko ksiądz, ale również trener, zawodnik. Obecnie przebywa w Australii i właśnie dużo pracował z młodzieżą, stąd pomysł tutaj taki się narodził, który pozwolił stworzyć taki turniej. W turnieju brało udział 7 zespołów z Nidzicy i powiatu. W turnieju startuje w tym roku 7 zespołów, to jest prawie 150 uczestników. Toczy się tutaj w dwóch grupach rozgrywki. Na koniec zwycięzcy grup będą grali o pierwsze miejsce i zdobędą, ten kto wygra, zdobędzie główne trofeum. Spotkania rozgrywano systemem pucharowym, grając 2 razy po 15 minut. Po zakończonym dniu rozgrywek najlepszą drużyną tego turnieju okazał się zespół gimnazjum nr 3, który pokonał nidzicką dwójkę w serii rzutów karnych 4-3. Najlepszymi zawodnikami poszczególnych formacji wybrano bramkarz Łukasz Pieniak, obrońca Dariusz Piotrkowski, pomocnik Sebastian Szczypiński. Najlepszym strzelcem został Piotr Jastrzębowski. Natomiast najlepszym zawodnikiem został Mariusz Nizio. Organizatorami turnieju był Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz MKS Start Nidzica.